Witam ponownie. No niestety, tym razem jeszcze bez robótki żadnej. Natomiast no, myślę, że bez tego też można spędzić miło czas. Więc jeżeli Państwo załóżmy, no akurat w tym momencie nie mają nic do zrobienia, czy cokolwiek, może spędzić ze mną na chwilę czasu, może spędzić ze mną miło i sympatycznie czas. Swój cenny zresztą czas. No właśnie, jestem w trakcie deseru, bardzo dobry, czekoladowy, z bitą śmietaną, bitą pianką taką. No i mam nadzieję, że będzie mi to smakowało, ale wygląda apetycznie. No, pyszny jest. Jakąś muzyczkę trzeba włączyć. Wrócę do pracy. Już nie mam za wiele czasu, ale mam jeszcze 2 godzinki, więc spokojnie myślę, że zjem ten deser. Poza tym, no widzę, że tu jakaś prasa przyszła. Należałoby ją przejrzeć. No co to mamy? Dzięki za na. Właśnie taką gadówkę. Prawdopodobnie, no, Państwo również taką posiadacie. Ale właśnie, ponieważ dzisiaj przyszła, świeży numer, nowy, więc no dobrze byłoby ją przejrzeć. Jakieś oferty może kupna, sprzedaży, oferty pracy, może jakieś, nie wiem, pokoje do wynajęcia, mieszkania, domy do sprzedaży. Prawdopodobnie się to wszystko tutaj znajduje w tej gazecie. No, różnego rodzaju informacje, sport, rozrywka i dla każdego chyba coś dobrego. Tak więc przejrzyjmy tą gazetę i co my tutaj mamy w niej? No, widzę różne trendy i moda też się znajduje. Więc jest nawet dosyć ciekawie. No, pięknie. No i co tutaj mamy? Brilliant Flaming. Olympic Supplies for Copper Peter Craft. No i taki coś tutaj jest. Zamieszczony na głównej stronie, na pierwszej. Plan for Whispeech. No proszę. Jakieś wydarzenia. Zaraz może troszeczkę to przesunę. No i tak za bardzo nie chcę, żeby po prostu miejsce tutaj za bardzo na stule ze względu na laptopa, a jeżeli kamera uchwyciła, więc też muszę to ustawić tak w miarę. No dobrze, to jest ten problem. No przejrzyjmy kolejną stronę, zobaczymy co tam mamy. No proszę. Jakaś kuchnia umeblowana. Dosyć dziwna. Co tu jeszcze? Aha, do sprzedaży meble, porcelanę. Robert Goddard. Aha, ofertę na swoją. Distinctive Clothing. Porter Reduction. 75% off. No proszę. Czyli oferta niezła. 75% to jest bardzo dużo. Czyli można się już pokusić na no, dany mebel, prawda? Widzę, że nawet Chamila, no, biżuteria też, no, dosyć taka oryginalna, wykonanie, dosyć takie, nie wiem, czy Państwo to będziecie widzieć, ale on mniej więcej wygląda, jako biżuteria, ale zresztą Państwo chyba posiadacie tą gazetę, bo to jest roznoszone raczej do wszystkich mieszkań. Jest to gazeta lokalna, East Beach. No dosyć ciekawe artykuły są tutaj na temat właśnie, na temat, no w zasadzie na różne tematy. Dosyć ciekawie są strony tutaj zaprojektowane, rozmieszczone, artykuły, informacje różnego rodzaju. No co jeszcze? No przejrzyjmy dalej. Tu widzę, że jakiś, a Cricket. Jakiś mecz się rozegrał.
nic źle. Czyli aktywnie. Aktywnie widzę, żyje się i ogólnie, no, można powiedzieć, coś się dzieje. Nie jest nie ma zastoju. O, widzę, że tutaj jakieś opaski są uciskowe na różnego rodzaju stawy, ścięgna. I na rękę, i na stopę. Na rękę. O, tutaj podnoszę. Na łonie natury, dzieci, dzieciaki, gry, zabawy. No dzieje się, coś dzieje się, nie? I tu mamy oferty czterodniowe za 269 funtów. Paryż, Eurostart, Bourges by Eurostart, La Rue Valley by Eurostart, no przepiękny zamek. Od września do października. Moselle Valley by Eurostat. No przepiękne pasmo gór. No piękna oferta za jedyne 489 funtów. No jest troszeczkę tego, więc myślę, że warto by skorzystać. Proszę, są oferty wycieczek, wyjazdów, holidaya. Można sobie po prostu wyjechać i wynająć pokój za tą cenę wody. No jest ciekawie to pokazane. Podoba mi się właśnie tutaj ten zamyczek w Bali. La Rue Valley, do Eurostart. To nie jest, to jest chyba Francja. Garden of France and one country most beautiful regions. La Rue Valley, tak, to jest we Francji. Pomyliłabym się. Moselle Valley by Eurostar. Przepiękne widoki. No myślę, że Państwu również by się to spodobało. Co tutaj jeszcze mamy? Aha, oferty sprzedaży domków. No to jak w każdej gazecie, dwa razy w tygodniu ukazuje się w Standardzie bądź w Citizenie. Pokoi do wynajęcia. No mnóstwo, mnóstwo. No gazeta dość taka, można powiedzieć, bogata no, w artykuły, po prostu różnego rodzaju tematyce, prawda? Więc są różne. Poprzez sprzedaż samochodu, lokali, mebli. Są również zamieszczone artykuły na temat tego, co się życia codziennego mieszkańców wioski. I nie tylko oczywiście, prawda? Ale no głównie. Głównie. No dobrze. I trochę sportu. I widać tutaj też jest rubryka ze sprzedażą, ofertami sprzedaży samochodów osobowych. Zresztą, no, głównie osobowych. Raczej ciężarowe tu się nie zdarzają, więc no proszę, oferty pracy. No dosyć ciekawie, przejrzyście, czytelnie. Wizbicz, praca w Wizbicz, proszę. Wizbicz Jobs Today. Praca na dzisiaj w Wizbicz. No, gdyby ktoś był bez pracy, mógłby sobie skorzystać po prostu z takiej oferty. Myślę, że byłby usatysfakcjonowany po prostu no, ofertą, prawda? No proszę, no dosyć ciekawie. A zobaczymy, co tutaj mam, bo tutaj jeszcze jest zamieszczone, umieszczone w gazecie takie oferty.
równie do sprzedaży, po promocjach i nie tylko. Zobaczymy, co tutaj mamy. Jakieś ceny nowe. Aha, głównie soki, Aktivia, tutaj widzę, że słoneczniki również, kwiaty. No jest trochę rzeczy do kupna, spożywczych. Tu mamy telefony, Azda oferuje. £7,50, począwszy od 12,50 do 140. No więc rozbieżność tych cen jest dosyć spora, ale myślę, że no każdego stać na jakiś tam telefon. I myślę, że no zależy po prostu od naszej dyspozycji finansowych, od naszych po prostu no dochodów i no od tego właściwie, co, na co nas w zasadzie stać. Ale myślę, że każdy by sobie coś tu znalazł, nawet równie taki telefon za 12,50. I całkiem niezły. No dobrze, to jest to Asta. Teraz mamy co tutaj? Aha, mebelki z sale do sprzedania. Meble, sofy. Od 5,7% do 10%. No proszę. No fantastyczne, przepiękne są. Dla każdego myślę, że każdy by sobie coś tutaj znalazł swojego wnętrza. No jest wybór, jest spory wybór. Pod warunkiem, że mamy to wnętrze i po prostu mamy co meblować, prawda? Bo jeżeli go nie mamy, no to cóż mam z tego? No, ale jeżeli zakładam, że mamy, więc są świetne oferty. Można ewentualnie wymienić, jeżeli mamy już zużyte, stare, możemy po prostu sobie wymienić na nowe, odświeżyć wnętrze. I zupełnie inaczej też poczujemy się, prawda? Oczywiście wiadomo, że jesteśmy my dla domu, a nie dom dla nas, więc robimy dom tak, żeby nam było dobrze, prawda? Jeżeli nam odpowiada taka sytuacja, no więc zrobimy to tak, żeby to tak było. Jeżeli ktoś, załóżmy, woli mieć inaczej, więc robi tak, żeby się to, powinien robić tak, żeby czuł się w tym domu dobrze. No. Cóż ja więcej? Aha, no ten deserek właśnie, no, odstawiłam, no i tak w zasadzie powinnam go zjeść. Oj, tu widzę, że też z Lidla mam ofertę, przyszła. No, Lidla też są dosyć ciekawe rzeczy i ceny są takie dosyć w miarę atrakcyjne. I no, Lidl nie jest drogim sklepem, jest to market. I można naprawdę tanio i dobrej jakości kupić rzeczy. Począwszy od no, spożywczych, wiadomo, bo no, jak w każdym markecie spożywczy są. Ale mówimy o rzeczach takich przemysłowych, czy odzieży, czy jakichś tam szkolnych rzeczach. Więc naprawdę można nabyć bardzo ciekawe i dobrze wykonane, dobre firmy po prostu przedmioty różnego rodzaju. Podobnie jak odzież, obuwie, czy jakieś inne tam, prawda, do łazienek, batrumów, różne akcesoria, czy ręczniki, czy do badrumu, pościel, czy jakiekolwiek rzeczy. Naprawdę, no, warto się przejść do tego sklepu i skorzystać z ich oferty. Tym bardziej, że są duże promocje i, no, i można kupić naprawdę świetne rzeczy. Wiadomo, że już firmy takie jak Adidas, Nike, Puma i tak dalej, prawda? Czy Reebok, czy jakieś tam inne jeszcze, no, są takie już renomowane, bo one są już wyrobione, są od iluś tam lat na rynku, więc istnieją. Więc ta marka jest ich już jakaś tam wyrobiona, ale są inne firmy, zupełnie no, mniej może znane, ale naprawdę jakościowo dobrze wykonany produkt i no, warto czasami nabyć coś takiego, bo za grosze można to kupić, a możemy korzystać z tych rzeczy bardzo długo, przez dłuższy czas i naprawdę nie zużywają się tak szybko, nie deformują, nie niszczą się tak, jak czasami kupimy jakąś tam rzecz taką, no w jakimś tam też, załóżmy, innym markecie, innej firmy, po jednym praniu, załóżmy, dana rzecz już nie nadaje się do użytku, bo coś tam bo jest powyciągane, bo szwy poprzekręcane, bo coś tam i już są defekty. Więc myślę, że odzież, która jest sprowadzana właśnie z
z tego, no, właśnie do Lidla tam. No, no jest dobra, warto to zapytać. No ale chyba już nie będę przynudzała. No widzę, że i żelazka też są, no, które też można nabyć w innym, ale tutaj jest przecena. Jest dosyć znaczna, 30 funtów, no to jest dosyć sporo. Za 14,99 już można kupić naprawdę bardzo dobrze żelazką. Z parą oczywiście. No, co tutaj jeszcze mamy? No, stelaże na buty, no bardzo fajna sprawa. No, szafki różnego rodzaju, suszarki. No, szafę widzę też tutaj taką, z wykonaną prawdopodobnie z jakiegoś poliesteru. Bądź, nie wiem, jakiegoś może płótna, bo to w zasadzie nie ma opisu. Ale trzeba by to zobaczyć. I dosyć fajna, praktyczna. Na stelażu, naciągnięte płótno, rozpinana na zamyczek. No, bardzo świetna sprawa, jeżeli ktoś, załóżmy, no nie ma mebla drewnianego, bądź nie stać go na taką, no, bo to różnie jest, prawda, więc jesteśmy w różnych sytuacjach i różnie to się znajduje. Więc taka rzecz jest praktyczna. Stawiamy, prawda, i już na tą odzież nie kurzy się, prawda, nie zbiera się kurz, tylko jest zamknięta w danym jakimś tam pomieszczeniu, w jakimś szafce tam. No tak jak to w tym przypadku właśnie taka na stelażu, nakryte płótno i na zamyczek. Bardzo też praktyczna, funkcjonalna. Nie zajmuje też dużo miejsca z tego względu, że no od, wiadomo, od kiedy otwieramy drzwi, potrzebujemy mieć tą przestrzeń, żeby można było je otworzyć. W tym momencie rozsuwamy tylko zameczek i już jest ok, prawda? I już mamy dostęp do swojej odzieży. No myślę, że to jest dobre rozwiązanie i no nie jest to głupia sprawa. No naprawdę są różności, różności i czasami naprawdę można kupić wspaniałą rzecz za naprawdę niewielkie pieniądze i z której możemy być naprawdę zadowoleni. Co tutaj jeszcze? No do łazienki. Przepiękne dywaniki, już za 9 funtów niemalże, bez pensa. Można nabyć właśnie komplet takich dywaników. No przepiękne, w kolorze blue. No pięknie, grafik blue i white, biały. No i pięknie. No naprawdę, oferta ważna jest od czwartku. Czyli już można po prostu wybrać się do sklepu w czwartek. Thursday. From Thursday. Więc oferta jest... Oj, kaktusiki przepiękne. Jeżeli ktoś lubi kaktusy, bardzo chętnie można sobie nabyć już za 4 funty. W pięknej donicy ceramicznej, więc już sama doniczka nawet jest ciekawa, bo ceramiczna, prawda? Nie plastikowa. I co jeszcze? No to przepięknie taki kaktus wygląda. Ktoś jak na przykład zapomina podlać kwiatki, to takie kaktusy są najlepszym rozwiązaniem, z tego względu, że tak. Ozdoba jest, jakaś roślinka, prawda? Jest przyjemniej w pomieszczeniu. Nie trzeba codziennie podlewać tego, bo wiadomo, że kaktus nie ma potrzeby po prostu, żeby go nawilżać codziennie. Jest to taki kwiat, który, no wiadomo, pustynny. I on potrzebuje po prostu od czasu do czasu tylko niewielką ilość wody, a zapas wody swój magazynuje w swoich po prostu sobie i po prostu na dłuższy czas mu to wystarcza, więc nie ma potrzeby podlewania codziennie. Jeżeli ktoś ma właśnie problem z taką sprawą jak właśnie podlewanie codzienne, tak jak ja na przykład, bardzo często zapominam podlać kwiatków, więc po jakimś tam czasie patrzeć, o już chyba przywiętu, no to nie wiem, może odżyję, może nie podleję. No czasami zdarza się, że właśnie uda mi się, że odżyję ten kwiat i jest okej. Ale niejednokrotnie było tak, że u Sefi już, no niestety. No więc taki kaktus w moim przypadku to jest dobrym rozwiązaniem, a ponieważ ja uwielbiam kwiaty, no najlepiej lubię właśnie żywe, no cięte. Taka roślinka też jak kaktus, no jest przepiękna. Jeszcze jak zakwitnie, uda nam się, że zakwitnie, chociaż to się bardzo, bardzo, bardzo rzadko zdarza, żeby kaktus zakwitnie, bo wiadomo, że kaktusy nie kwitną często, ale jeżeli już zakwitnie i komuś się to uda, no to jest przepiękne. Czasami mamy tak piękne kwiaty, tak piękne kielichy tych kwiatów, tych płatki, że naprawdę aż miło patrzeć. No ale to się sporadycznie zdarza i to trzeba być naprawdę szczęściarzem, żeby po prostu taki, żeby doczekać właśnie tego momentu, kiedy zobaczymy kwiat na kaktusie. No cóż, nie będę już przynudzać tutaj Państwu, no ja będę kończyła, bo już naprawdę jest to chyba około 20 minut.
tutaj nadaje. Prawdopodobnie no, dla niektórych już to będzie no, nużące. Dlatego ja się wyłączam. Ponownie się spotkamy tam za jakiś tam czas. Trudno jest mi określić kiedy i w jakich godzinach i jak to będzie. Natomiast na pewno się spotkamy. Być może, że będzie to już zupełnie inna sytuacja i inaczej po prostu to będzie wyglądało. W takim razie ja Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam w najbliższym czasie. Do zobaczenia.